Dziki skutecznie uprzykrzają życie mieszkańcom Poznania. Od dłuższego czasu regularnie niszczą nekropolie na Junikowie, o czym informują nasi widzowie. Na cmentarz junikowski wchodzą dziki mimo zamykanych bram i ryją między grobami, dewastują zaniedbane grobowce. Poryte jest w wielu miejscach. Choć z punktu widzenia mieszkańców dziki mogą wydawać się uciążliwymi szkodnikami, to jak przypomina Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo, należy pamiętać, kto tak naprawdę jest tu gospodarzem i w jaki sposób ten gospodarz zdobywa pożywienie. Nie mamy się co dziwić, że te dziki ryją, na przykład są w stanie zniszczyć nam trawnik, nie dlatego, że nas nie lubią albo że im się nie podoba odmiana trawy, jaką zasialiśmy, tylko dlatego, że najprawdopodobniej w korzeniach tej trawy jest mnóstwo bardzo smacznych pędraków, które stanowią cenne źródło białka zwierzęcego. Dziki grasują nie tylko na junikowskim cmentarzu. Kilkadziesiąt osobników żyje także w Lasku Marcelińskim. Lasku, który ku zdziwieniu części mieszkańców wchodzi w skład koła łowieckiego. Rada Osiedla Junikowo chce to jednak zmienić i wystąpić o całkowity zakaz polowań na tym terenie. A to dlatego, że bardziej niż dzików mieszkańcy boją się prowadzenia w Lasku Marcelińskim odstrzałów. Więc myślę, że nie powinno być takiego terenu, terenu łowieckiego. Myślę, że są inne sposoby, żeby te dziki, jeżeli trzeba, a myślę, że nie trzeba, zmniejszyć populację tych dzików w lesie. Mikołaj Jakubowski z Polskiego Związku Łowieckiego uspokaja jednak mieszkańców Junikowa. W samym Lasku Marcelińskim w zasadzie nie prowadzi się odstrzału dzików ze względu na bardzo silną antropopresję. Bardzo duża ilość mieszkańców korzysta z Lasu Marcelińskiego i ze względów bezpieczeństwa nie prowadzi się tam polowań, jeżeli jest jakikolwiek ostrzał, to incydentalnie. Choć zwykle nie atakuje bez potrzeby, dzik to jednak dzikie zwierzę i to sporych rozmiarów. Dorosły osobnik może ważyć nawet 300 kg. Z tego powodu warto pamiętać, żeby przy ewentualnym spotkaniu zachować spokój i starać się go zignorować, a jeśli spacerujemy z psem, zawsze trzymać go na smyczy. Dzik na psa może zareagować agresywnie. Zdecydowanie, a już szczególnie, jeżeli to będzie locha z młodymi. Dla niej to jest drapieżnik, który stanowi potencjalne zagrożenie dla jej młodych. W związku z powyższym, jeżeli psa nie będziemy mieli na uwięzi, to marny może być jego los, bo mogą go dziki wręcz zabić. Warto też zadbać o zabezpieczenie kontenerów na śmieci. Zarówno dla dobra naszych domostw, jak i dobra dzików, dla których posilenie się w takim fast foodzie może skończyć się tragicznie. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.